Witam Was, tumek.pl, browardynia.com. Dzisiaj taka degustacja trochę z łezką. Piękny jest nasz kraj o tej porze, pod koniec lipca, kiedy przejeżdżacie, zboże szumi. To samo zboże, z którego przecież jest piwo. Coś wspaniałego. I tak postanowiłem wrócić do moich pierwszych doświadczeń, przepraszam, zakryłem usta, z piwem. Pozwolicie, że sobie tak tutaj to włożę, żeby było wiadomo, o czym było. No to pierwszych doświadczeń z tematami innymi niż koncernowe piwa. Otóż będąc we Władysławowie, skosztowałem taki oto wynalazek. Nie wiem, czy to dobrze widzicie, ponieważ... O, może tak. Tak, to dobrze widzicie. Viva Hell, jeżeli dobrze widać. Browar Gościszewo. I to było pierwsze piwo, na które spojrzałem kiedyś na półkę. Mówię, co to? Co za czort? Co to jest? Viva Hell. Ja nie pamiętam, czy to było to logo wtedy. To było naprawdę kilka lat temu. 4-5 lat wstecz. Ja starni. Trudno im powiedzieć. Piwo pszeniczne, dlatego tak za mną pola pszenicy. To chyba kapsel się nie naostrzy. Mimo tego, że dzień jest naprawdę upalny i gorący, jak widzicie, mega wiatr. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok i że mnie dobrze słychać. Wobec tego chciałbym przejść od razu do tematu. Do degustacji. No, powiem Wam, że jest bardzo dobrze. Kapsylek do kieszeni. Prawda, że pięknie komponuje się z otaczającym mnie zewsząd krajobrazem. Będę trochę melancholijny. O, zamiast cytrynki. No, myślę, że kolor jest adekwatny do tego, co tutaj trzymam, do kłosa. Wysycenie jest wspaniałe, piana gęsta, dobrze zbudowana. Kolor, jak widać, wspaniały kolor pszeniczny. Piwo jest mętne. Mocno opalizuje, wysycenie pracuje bardzo ładnie w szklance. No, wiatr niesamowity, nie wiem, czy będzie mnie słychać. Tak to wygląda. Szklanka w kolorze pięknego słońca. Słońca, nawet świerszcze się denerwują. Słońca, które świeci na zdrowie. Piękna bananowość, w tle goździki oraz praktycznie sama pszenica. Coś o tym piwie więcej. To piwo, czyli Weissbier, zajęło trzecie miejsce w kategorii piw pszenicznych. Trzecie miejsce zostało przyznane przez Towarzystwo Promocji Kultury Piwa, Bractwo Piwne, może Wam to coś mówi. Ekstrakt 12 BLG, 12.0, zawartość alkoholu 4.8, oczywiście producent browar Gościszewo, czyli tam, gdzie waży się Ale Browar. Niepasteryzowane, niefiltrowane, dojrzewające w butelce. W butelce jest piękny osad drożdżowy, jakieś muchy mi napadają znowu. I oczywiście, jak czytamy informacje, jest to zjawisko prawidłowe i charakterystyczne dla tego stylu piwa. Podawacz mocno schłodzony. Piękna piana, aczkolwiek, szczerze powiedziawszy, nie taka drobno, nie zbudowana z drobnych pęcherzyków. To jest taka piana, słuchajcie, średnio oczkowa.
piękny miodowy kolor tutaj w przewężeniu. Taki sam miodowy kolor jak te kłosy, które mnie tu otaczają. Piana już zgęstniała, ładnie oblepia szkło. To było chyba moje pierwsze pszeniczne piwo. Zapomniałem. To się strasznie przyczepia, słuchajcie, do wszystkiego. Nie, to nie to. A mam tutaj. Więc powiem tak, to było chyba pierwsze moje pszeniczne piwo. Tak lepiej? Nie wiem, czy to jest zgodnie z zasadą czystości Reinheitsgebot zamiast cytrynki. Ale skoro trawę żubrową wkłada się do żubrówki, więc czemu nie włożyć kłosa pszenicy do pszenicy? Aczkolwiek to nie jest pszenica, słuchajcie. No i tu wychodzą moje miejskie tematy. To jest jęczmień. Oczywiście. To jest jęczmień. No nie szkodzi. Moja pierwsza przygoda z piwem pszenicznym. Zobaczyłem w ogóle, że jest coś takiego jak piwo pszeniczne. Potem zainteresowałem się tematem i stwierdziłem, kurczę, to są jakieś inne browary, pomijając Tyskie, Lecha, 10,5 wtedy było, EB. Bardzo fajne piwo, utrzymało klasę do dzisiaj. Jeżeli macie ochotę zasmakować w pszenicy, mam nadzieję, że zasyp jest więcej niż 50%, albo inaczej, minimum 50%, no to polecam wam to piwo. Tak smakuje klasyczna pszenica. Mogę powiedzieć, że tutaj browar Gościszewo... Proszę, naturalne pszczoły lecą. Browar Gościszewo stanął na wysokości zadania i uważał piękną pszenicę. Co znaczy piękną? To znaczy z piękną pianą. Piana powinna... chociaż nie oblepia piana, muszę powiedzieć. Ku mojemu zaskoczeniu, z pięknym kolorem, z pięknym wysyceniem, z pięknymi aromatami, przede wszystkim bananów tutaj na pierwszym planie. Nawet się ruch na ulicy zwiększył, słuchajcie, jak zacząłem degustować bananów oraz goździków, ale goździki są tak jakby troszeczkę w tle. Wysycenie jest na idealnym poziomie, zupełnie nie przeszkadza. Bardzo kulturalnie się to piwo pije. Coś wspaniałego. Myślę, że albo warunki tutaj sprzyjające tej degustacji są, albo może mój nastrój. Myślę, że piwo jest w doskonałej formie. Spokojnie mogę temu piwu przyznać nawet 8 na 10, jeżeli nie więcej. Więc jeżeli spotkacie klasykę piw rzemieślniczych Viva Hell z browaru Gościszewo, Viva Hell, no tak bez piany to trochę głupio, nie? Tak będzie ładniej wyglądało. Ja się usunę, żeby okolica zagrała też jakąś smutkę. To polecam wam to piwo. Piwo naprawdę spełnia moje nadzieje. Jest bardzo przyjemną pszenicą. Kaszepskim Weissbierem. Nie marudzę. Spadam. Viva Hell. Piwo pszeniczne Gościszewo. Polecam.